Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o takim zjawisku, jakim jest kultura organizacyjna. Z pewnej perspektywy oczywiście można założyć, że właściwie każda organizacja powinna dbać o jak najlepsze funkcjonowanie pracowników w ramach organizacji po to, żeby zrealizować swoje zasadnicze cele, po co jesteśmy generalnie stworzeni, po co funkcjonujemy w tym bądź też innym środowisku. Oczywiście dbamy o różne aspekty, takie jak dostępność do zasobów, motywację pracowników, odpowiednie kompetencje. Warto jednak pamiętać, że czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu całej organizacji są także wartości pracowników rzeczywiście realizowane w miejscu pracy. Inaczej mówiąc, kultura organizacyjna to jest takie zjawisko, taki system wartości prezentowanych przez pracowników, który wspiera, czy też powinien wspierać realizację celów rozwojowych danej organizacji. Jeżeli mamy dosyć precyzyjnie określone cele rozwojowe, warto wtedy zastanowić się, jakie wartości, jaką kulturę powinniśmy mieć w ramach organizacji, żeby te cele przez tą kulturę były jak najsilniej wspierające. Czy zależy nam na przykład bardziej na zaangażowaniu pracowników, czy bardziej na samodzielności, czy też bardziej na innowacyjności. Oczywiście można powiedzieć, że zależy nam na wszystkim. Natomiast jeżeli tych wartości mamy mnóstwo, na coś trzeba postawić. Jakieś priorytety w tym zakresie powinniśmy oczywiście mieć. W związku z tym budujemy taki pożądany kształt kultury organizacyjnej. Jeżeli już zbudujemy to, co chcielibyśmy mieć, warto zastanowić się nad drugim pytaniem. Otóż, jakie wartości rzeczywiście pracownicy realizują w swoich działaniach? Wiesz, jedna i druga sfera bardzo często mają niewiele wspólnego. My byśmy chcieli, żeby byli innowacyjni, a to, co jest ważne dla pracowników, to na przykład porządek i takie bezpieczeństwo w pracy. Co oznacza teraz, że jeżeli mamy dane dotyczące tego, gdzie byśmy chcieli być, oraz dane dotyczące tego, co rzeczywiście jest ważne dla pracowników, możemy przygotować plan działania przekształcający czy też wzmacniający te wartości, na których nam najbardziej zależy. I na tym też polega nasze wsparcie dla organizacji, które tym zagadnieniem się zajmują. Wspólnie tworzymy pożądaną kulturę organizacyjną, taki obraz tejże kultury, weryfikujemy, diagnozujemy, jakie wartości są rzeczywiście przez pracowników realizowane i tworzymy bardzo szczegółowy plan działania, co należy zrobić, żeby ta kultura faktycznie funkcjonująca rzeczywiście wspierała cele rozwojowe naszej organizacji.